Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w którym będę kontynuował omawianie roczników Długorzy. Na początek mamy informację z 1049 roku, że król Węgier Andrzej wzywa do powrotu z Polski brata Belę z żoną i dziećmi i wyznacza mu trzecią część królestwa. Król Andrzej wezwał brata najprawdopodobniej po to, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym wykorzystaniem go przez cesarza Henryka do przejęcia tronu węgierskiego. Po walkach z królem Piotrem Andrzej chciał uniknąć podobnej sytuacji i dlatego wolał przekazać 1/3 swojego królestwa bratu, niż ryzykować to, że przybędzie on do kraju na czele wojsk cesarskich. Tymczasem cesarz Henryk, pragnąc pomścić niegodziwe zabójstwo króla węgierskiego Piotra, ogłosiwszy wyprawę i zgromadziwszy znaczne wojsko, wkracza na Węgry. Ta wyprawa trwała kilka miesięcy, jednak cesarzowi nie udało się nic z nią osiągnąć. Tutaj pisze, że cesarz Henryk chciał pomścić zabójstwa króla węgierskiego Piotra. Jednak tak naprawdę cesarz Henryk chciał po prostu podporządkować sobie Węgry, a śmierć króla Piotra była zwykłym pretekstem. Podobną informację mamy z 1050 roku. Cesarz Henryk wysyła na Węgry wojsko z biskupem Ratyzbony w celu pomszczenia zabójstwa króla węgierskiego Piotra i znowu to wojsko wraca do Niemiec bez sławy. Zostało pokonane przez Węgrów. Ale w tym samym roku mamy też informację dotyczącą Polski. Cesarz rzymski Henryk, zagniewany ciężko na króla Polski Kazimierza wskutek poduszczeń księcia czeskiego Brzetysława, jakoby Kazimierz zbytnio popierał króla węgierskiego Andrzeja, przygotowując bunt przeciwko cesarzowi, starał się pogrożyć wojnie krainy należące do cesarstwa. Zbroił się do wyprawy przeciwko Polsce. Jednak ostatecznie Kazimierz wytłumaczył się z całej sytuacji i cesarz Henryk Polski nie zaatakował. Cesarzowi Henrykowi chodziło naprawdę podobnie o to, że zarówno Bella, Lawente, jak i Andrzej chronili się w Polsce pod opieką Kazimierza, skąd później powrócili na Węgry, no i udało im się pokonać cesarza Henryka. Dodatkowo Czesi mieli pretensje do Polaków z powodu zajęcia Śląska i Małopolski i podburzali cesarza Henryka, aby ten wyrównał im poniesione szkody. Jako że Czesi byli w tym czasie skoligacani również z Niemcami poprzez małżeństwo, to cesarz Henryk był skłonny brać ich stronę. Nawet to, że Kazimierz był posłusznym pieskiem cesarskim i również był skoligacony z dworem cesarskim, nie dawało mu immunitetu na takie oszczerstwo. Ostatecznie w roku 1054 cesarz Henryk nakazał Polsce płacić lenno ze Śląska na rzecz Czechów. Tym samym zatwierdził on, że wojna, jaką prowadzili Czesi wcześniej przeciwko Polsce, w czasie bezkrólewia, w czasie której mordowali Polaków, grabili kościoły, uprowadzali duchownych, była wojną słuszną, bo skoro nie byłaby wojną słuszną, w takim razie Czesi nie mieli prawa żądać trybutu od zagarniętych Polsce ziem, czyli Śląska. Skoro cesarz zaakceptował ich żądania, oznacza to, że również uznał najazd czeski na Polskę za słuszny, czyli na zgodnym z prawem, czyli innymi słowy potwierdza to fakt, że Czesi zaatakowali Polskę po tym, jak została na nią nałożona klątwa. W innym przypadku nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego cesarz Henryk kazał na rzecz Czech płacić daninę Kazimierzowi. Do tego oczywiście trzeba dodać zachowanie papiestwa, które nie ukarało za wojnę Czechów, za grabieże Czechów, ani biskupa Severa, a sam cesarz Henryk, kiedy zdominował Czechy w wcześniejszej wojnie, nie nakazał zwrot zagrabionych relikwii. W roku 1051 cesarz Henryk przybył osobiście z wielkim wojskiem na Węgry, wskutek braku żywności spowodowanego podstępnie przez Węgrów, nie dokonawszy niczego, wrócił do domu. Usłuchawszy rozsądnej rady, odprowadził wojsko do Niemiec, zamiarem wznowienia jednak przy dogodnych okolicznościach podjętej wtedy wyprawy. Czyli cesarz Henryk dalej gnębił już osobiście Węgrów, jednak ci byli w stanie skutecznie mu się oprzeć. Jednak w roku 1052 cesarz Henryk tak długo gnębi Węgrów, aż król Andrzej prosi o pokój. Przyprezentowuje go małżeństwem syna z córką wyżej wspomnianego cesarza, zaraz do tego wrócę, a następnie papież i cesarz w jednym orszaku udaje się najpierw do Bambergu, a potem do innych okolic nad Renem. Od tego czasu cesarz Henryk przestał niepokoić wojną Królestwo Węgierskie. Dowiadujemy się tutaj, że cesarz i papież podróżowali w jednym orszaku. No, papież był całkowicie uzależniony od cesarza, był jego marionetką. Doszło nawet do tego, że cesarz woził go przy sobie jak nadwornego błazna. W zasadzie funkcja papieża w tym czasie sprowadzała się tylko do zatwierdzania edyktów cesarskich. Ale wracając do tego, że Węgrzy zawarli pokój z cesarstwem, na podstawie którego Andrzej musiał ożenić się z córką cesarza. Czyli cesarz Niemiec, Henryk, prowadził przez kilka lat wojnę z Węgrami, rzekomo po to, żeby pomścić śmierć króla Piotra,
i ostatecznie zadowolił się pokojem, w wyniku którego król węgierski, nowy król węgierski, musiał się ożenić z jego córką. Czyli podsumowując, kilka lat krwawych wojen zakończyło się dla Węgrów tak srogą karą, jaką było poślubienie niemieckiej księżniczki. Może wydawać się to nieco śmieszne, że Henryk musiał prowadzić przez kilka lat wojnę, żeby ożenić z kimś swoją córkę. W końcu była Niemką, może była też strasznie szkaradna. Ale już tak całkiem na serio, cesarze niemieccy już wcześniej prowadzili politykę polegającą na tym, aby żenić swoje księżniczki z władcami Europy Środkowej, czyli Polską, z Czechami i z Węgrami. Później te żony manipulowały zazwyczaj swoimi mężami w taki sposób, że działali oni na szkodę własnych krajów. Same one otaczały się Niemcami i Włochami, faworyzowały ich pod każdym względem. Następnie własne dzieci kształciły na Niemców w taki sposób, aby nastawić ich wrogo do własnych krajów i ostatecznie kończyło się to zawsze tragicznie dla tych krajów. Tak było w przypadku Ryksy w Polsce. Jej wygnanie zakończyło się wojnami domowymi, potem najazdami, krucjatami z cesarstwa i z Czech. Taka sama była sytuacja przecież na Węgrzech, dlatego walczono z królem Piotrem, dlatego go obalono i w końcu zabito. I podobnie w tym samym czasie było na Czechach, o czym dowiemy się później. Ostatecznie więc cesarz Henryk zadowolił się tym małżeństwem, wiedząc, że jego córka z czasem znowu doprowadzi do tego, że na Węgrzech dojdzie do wojny domowej. W roku 1053 papież Leon, wkroczywszy z posiłkami cesarza Henryka do Apulii i starszy się z Normanami, którzy najechali dobra papieża, i Robertem, synem Gwiskarda, który gnębił Apulię, w wielkiej bitwie ponosi klęskę ze wszystkimi swoimi wojskami. Wierzono, że ta klęska spotkała papieża i jego wojsko dlatego, ponieważ papieżowi przystało walczyć o sprawy doczesne raczej modlitwą i łzami niż orężem, lub dlatego, że prowadzi ze sobą wielu ludzi niegodziwych, co napływali do niego dla uniknięcia kary za zbrodnie i w poszukiwaniu zysku. Z tej informacji dowiadujemy się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że papież wsparty posiłkami cesarskimi nie był w stanie sobie poradzić z Normanami, którzy zajmowali południowe Włochy. Normanowie przybyli tam oczywiście ze Skandynawii, także byli daleko od domu, a mimo to połączone siły papieskie i cesarskie nie mogły dać sobie z nimi rady. Druga informacja, jakiej się dowiadujemy, to to, że papież otaczał się ludźmi niegodziwymi i przestępcami. Polityka, jaką prowadził Henryk, polegająca na nepotyzmie, na używaniu wszelkich nieczystych zagrywek, aby zwalczać konkurentów oraz na tym, że papież był jego marionetką, doprowadził do sytuacji, że zarówno przy dworze cesarskim, jak i na dworze papieskim wzrastała liczba szumowin, czyli ludzi pozbawionych podstawowych zasad moralnych, którzy kierowali się głównie chęcią zysku. Po śmierci Leona IX zostaje wybrany Gebhard, biskup Eichstätt, pochodzenia Niemiec. Na jego elekcję wpłynął strach przed cesarzem Henrykiem, który ten wybór wysunął. Przyjął on imię Wiktora II i Wielki Czwartek został konsekrowany. Czyli znowu mamy sytuację, kiedy papieżem została marionetka cesarska, która bez problemu została zatwierdzona, ponieważ wszyscy bali się zemsty cesarza Henryka. Na stronach 77 i 78 mamy bardzo ciekawą informację, która dużo mówi o tym, dlaczego polska historia jest tak mocno zakłamywana. Pewien wykształcony magister potępia ubieganie się o beneficja oraz posiadanie wielkiej ich ilości. O zwyczaju posiadania wielu beneficjów, który w tych czasach podobno zbyt się rozpowszechnił, następnie ustawicznym pożałowania godnym ubieganiu się o godności prałatów, wreszcie o pladze Symonii, istnieje bardzo wiele pism ojców kościoła potępiających te nadużycia. Ale zwróć uwagę, że łatwo można było znaleźć biednych kleryków i doktorów, którzy potępiali posiadanie wielu beneficjów i wystawne życie duchownych tak długo, dopóki nie zdarzyła im się okazja uczestniczenia w tych dobrach. Kiedy taka sposobność zaistniała, zaraz zaślepiała ich chciwość. Powiadają, że był pewien bardzo wykształcony magister, który w wielu podniosłych słowach występował przeciw bogactwu prałatów i ich zbytkowemu życiu, twierdząc, że nie godzi się w ogóle żyć w ten sposób. Kiedy o tym doniesiono papieżowi, odpowiedział w tonie pochwalnym: dajmy mu dobrą prepozyturę, jedno i drugie beneficjum, a uspokoi się. Prepozytura, czyli przewodniczący katedry kanoników, coś na kształt dzisiejszej katedry naukowej, wydziału naukowego na uniwersytetach. Stało się tak i natychmiast zmienił zdanie, twierdząc: nie rozumiałem dotąd tego problemu, dopiero teraz go zrozumiałem i z biedaka stał się bogaty, z potępiającego przemienił się nagle chwalcem, święty Hieronim powiada, że takich ludzi należy unikać jak zarazy. I długo już mówi tutaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, że godnościami kościelnymi się handlowało.
stało najzwyczajniej w świecie. Symonia jest to handel godnościami kościelnymi i urzędami kościelnymi. Beneficjum jest to dożywotnie prawo czerpania dochodów związanych piastowaniem określonego urzędu w stosunkach kościelnych. No i mamy tutaj informacje o klerykach i doktorach oraz na pewnym magistrze, którzy najpierw występowali przeciwko różnym złym praktykom, które działy się w kościele, jednak wystarczyło ich odpowiednio obdarować majątkami czy stanowiskami i z przeciwników stawali się obrońcami tychże praktyk, które wcześniej krytykowali. W średniowieczu osoby duchowne zajmowały się poza obowiązkami kościelnymi nauką. Szlachta miała inne obowiązki, było to zajmowanie się gospodarstwami oraz walczenie w wojnach, natomiast duchowni byli po prostu naukowcami tego okresu. Wszystkie kroniki do tego czasu były praktycznie pisane przez osoby duchowne, przez biskupów, a sam Długosz był również klerykiem. I dowiadujemy się w ten sposób, że już w XI wieku przekupowano tychże naukowców po to, aby głosili to, co się im każe oraz żeby bronili wszelkimi sposobami występków kościoła, czy aby maskowali wszelkie zbrodnie i niegodziwości, których dokonywano. Nawet w czasach kadłubkach nie może on opisywać wydarzeń historycznych dokładnie w taki sposób, jak one przebiegały, tylko musi wszystko maskować za pomocą różnych sztuczek. I jeżeli ktoś zna historię późniejszych czasów, czy nawet historię obecną, to bez problemu można zauważyć, że te praktyki są dalej stosowane. Katedry uniwersyteckie, choćby za komuny, były rozdawane oczywiście ludziom, którzy bronili komunizmu. No i dzisiaj niewiele się pod tym względem zmieniło, tylko oczywiście dzisiaj katedry rozdaje się ludziom, którzy wychwalają Unię Europejską. Oraz można zauważyć, że mówienie prawdy na temat działalności Kościoła katolickiego nie tylko w dzisiejszych czasach, ale choćby w czasach Kazimierza Odnowiciela jest cenzurowane. No, nie ma innego powodu, dlaczego w książkach historycznych nie pisano by prawdy na temat roli Kościoła w czasach Kazimierza Odnowiciela, prawdziwej roli Kościoła w czasach Kazimierza Odnowiciela. Skoro ta część historii jest fałszowana, oznacza to, że Kościół dalej tymi samymi metodami, jak opisanymi tutaj przez Długosza, wpływa na stan naszej wiedzy. Dalej, wszyscy święci mężowie zgodnie twierdzą, że należy się obawiać o stan duchowny. Widzimy, że już w wielu częściach świata te obawy się spełniły. Duchowni, którzy nie powinni niczego posiadać poza koniecznym zaopatrzeniem i nie powinni zagarniać dóbr ziemskich, chcą wszystko posiadać i wszystkim rządzić. Miej się na baczności, czytelniku, który posiadasz wiele beneficjów, byś nie postępował tak samo i nie zaznał tego samego losu. To zdanie możemy bezpośrednio odnieść do dzisiejszych profesorów, którzy zarządzają katedrami uniwersyteckimi. Nie naśladuj tego niebezpiecznego zwyczaju. Nie usprawiedliwiaj się dyspensą papieską. Widzisz naocznie, że złote cielce są otoczone czcią, a inne są zabijane. A jakie poszanowanie, jaką cześć okazano Bogu, gdy z liczby jego sług odpadła prawie połowa. Czyli Długosz mówi, że połowa środowiska naukowego przedaje się właśnie w ten sposób. Do tego, jeżeli znamy zasadę, że gówno wypływa na wierzch, no to tego typu osoby zazwyczaj zajmują wyższe stanowiska w hierarchii i to oni decydują, jakie badania się prowadzi, kto będzie szybciej awansował w hierarchii, a kto nie. Dalej mamy bardzo ważną informację z Czech. Umiera książę czeski Brzetysław, zostawiając 5 synów. Jego następcą zostaje starszy Spytygniew, który w ciągu 3 dni każe wyjechać z Czech nie tylko wszystkim Niemcom, ale nawet matce, ponieważ i ona pochodziła z Niemiec. Wypędza z Moraw swego brata Wratysława i więzi jego żonę. Temu zarządzeniu poddali się natychmiast wszyscy Niemcy dla ratowania życia, bo dobrze wiedzieli, że po upływie 3-dniowego okresu Czesi wymordują ich. Uciekali tłumnie z Czech, pozostawiając majątki, domy, pola i inne dobra nieruchome. Wygnał on również swoją matkę, ponieważ obie były pochodzenia niemieckiego. Kazał dla tym większej hańby wywieźć na dwukołowym wózku poza granicę Czech, albo raczej wyrzucić i odwieźć do Niemiec, znieważając tym krzywdzącym czynem łono matczynę. Czyli w Czechach, po zmianie władcy, Pytygniew, dobrze wiedząc o tym, do czego doprowadziła obecność Niemców w państwach takich jak Polska, Węgry i w Czechach również, ponieważ Czechy zostały wykorzystane przez Niemców do ataku na Polskę w okresie bezkrólewia, zagarnęły pewne łupy oraz Śląsk i Małopolskę, a potem całą winę za tą agresję zrzucono na nich, kazano im oddać większość tych zdobyczy. Z tego powodu Spytygniew, aby uniknąć dla swojego kraju, swojego narodu losów Polski i Węgier, wypędził wszystkich Niemców pod karą śmierci oraz własną matkę, którą do tego upokorzył, każąc wywieźć ją na dwukołowym wózku. Ta informacja bardzo dobitnie pokazuje, jakimi pasożytami byli Niemcy w krajach ościennych. Działali na szkodę tych państw, szkodę tych narodów, do tego stopnia, że panowała do nich powszechna nienawiść. A sam Spytygniew nie oszczędził nawet własnej matki, którą bez wątpienia obwiniał
za upokorzenia i klęski, jakie doznawały Czechy. Z roku 1056 mamy informację, że głód i srogie wojny między chrześcijanami. Bunty i wojny zarówno domowe, jak i zewnętrzne, także wywodzące swój ród od Słowian i Polaków. Plemiona lutyckie, których kraj znajduje się nad ujściem rzeki Łaby, tam gdzie Łaba wpada do oceanu, wypowiedziały wojnę Sasom i innym sąsiadującym narodom. Podjąwszy walkę, odnieśli zwycięstwo i urządzili wielką rzeź. Ratujący się ucieczką potonęli w wodzie. Wtedy też zginął zamordowany przez ludców, margrabia Saski Wilhelm, bardzo wielu innych dostojników saskich. Czyli w tym roku dowiadujemy się, że tereny zachodniej Słowiańszczyzny, ujarzmione przez Henryka, podniosły przeciwko niemu bunt. Wcześniej mieliśmy praktycznie bunt na Czechach, kiedy doszło do wypędzenia wszystkich Niemców, a teraz Słowianie zachodni się buntują i miażdżą nawet Sasów. Tutaj mamy napisane, że to z powodu głodu tak się stało. Jednak, jeżeli przypomnimy sobie wszystko na temat cesarza Henryka i całość jego rządów oraz jakimi metodami się posługiwał, to bez wątpienia dojdziemy do wniosku, że były to wystąpienia antyniemieckie. Zresztą zaraz dalej w kronice mamy informację o śmierci Henryka właśnie w tym samym roku. Cesarz Henryk III za zgodą papieża i elektorów mianuje królem swego syna, potem umiera. Czyli zarówno Czesi najprawdopodobniej, jak i Słowianie zachodni, korzystając z tego, że Henryk jest już stary, nie ma sił, by rządzić, może był już złożony chorobą i przewidywano, że niedługo umrze, podnieśli antyniemiecki bunt. A jeszcze kawałek dalej mamy dodatkowe informacje. Wdowa po Henryku III, Magnieszka, sprawuje pieczę nad synem i państwem. W wielu miejscowościach spadły kamienie zmieszane z gradem i pozabijały Niemców. Czyli również w tym przypadku mamy informację, że po śmierci Henryka wybuchł ogólnoeuropejski bunt przeciwko Niemcom. I jeszcze dalej kolejna informacja. Następcą zmarłego papieża Wiktora II zostaje Stefan IX. Jako jego konkurent zostaje bezprawnie wybrany Benedykt. Usuwa go jednak brak Stefana. Wreszcie po śmierci Stefana wybór pada na Mikołaja II. I to wszystko wydarza się w jednym roku. Czyli najprawdopodobniej papieżowi Stefanowi ktoś pomógł wybrać się na tamten świat. I to również skorzystając z tego, że cesarz Henryk umarł. Te wszystkie informacje bardzo dobitnie pokazują, jaka nienawiść panowała do tyrana, jakim był Henryk III. Tyrana, o którym nawet nie wolno mówić, że był tyranem. Nawet tutaj Długosz musiał napisać, że w wielu miejscowościach spadły kamienie zmieszane z gradem i pozabijały Niemców. Nawet nie może powiedzieć, że wybuchły bunty antyniemieckie. Tylko musi prawdę ukrywać w takiej formie. Pokazuje to, jaką cenzurą zostały obłożone czasy Henryka III, zarówno w czasach Długosza, jak i w czasach nowożytnych. Przecież dalej w historii powszechnej nie mówi się o zbrodniach Kazimierza Odnowiciela, nie mówi się o Henryku jako tyranie, nepocie, który najobrzydliwszymi metodami próbował sobie podporządkować kraje ościenne i który próbował wynaradawiać Polaków, Czechów, Węgrów i inne narody. A do tego papieża uczynił swoją marionetką, która podpisywała wszystkie zbrodnicze edykty, jakie cesarz Henryk wydał. Na śmierci cesarza Henryka kończy się pewien etap w historii Europy i w następnym odcinku będę mówił o tym, co jego śmierć przyniosła Polsce za czasów panowania Bolesława Śmiałego. Także zapraszam do oglądania następnego odcinka. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.